przechodzimy do kolejnego pytania, pytanie 10, kierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, przygotowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie zadaje pani poseł Monika Pawłowska. Pani marszałek, panie ministrze. Pytanie tyczy się kryzysu migracyjnego, bo kryzys migracyjny na granicy białoruskiej z Polską jest faktem. Wiemy, że jest wywołany przez Łukaszenkę. Wiemy, że jest to część ataku hybrydowego. Wiemy również, że rząd podjął wszelkie działania, żeby temu zapobiec. I pytanie brzmi, bo dochodzą w nas informacje, że to nadal trwa mimo zapory. I pytanie, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponuje danymi, ile w ostatnim czasie odnotowano prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej i czy od powstania zapory te nielegalne próby przekroczenia granicy uległy zmianie? Dodatkowo chciałabym zapytać, czy widzimy takie zagrożenie pod kątem granicy polsko-rosyjskiej. Mówię o obwodzie kaliningradzkim. Dziękuję pani poseł. Pytanie zadaje pan poseł Fryderyk Kapinos. Uprzejmie proszę. Szanowna pani marszałek, szanowny panie ministrze, Wysoka Izbo. Wiemy o różnych zachowaniach służb białoruskich na granicy i chciałbym zapytać, jakie zachowania ze strony białoruskich pograniczników zauważa Polska Straż Graniczna? Dziękuję bardzo. Panie pośle, o udzielenie odpowiedzi uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana ministra Macieja Wąsika. Panie ministrze, zapraszam na mównicę. Pani marszałek, szanowni państwo posłowie, droga młodzieży. Na początku trzeba powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście Polska stała się obiektem ataku hybrydowego z terenu Białorusi, kierowanego przez służby podległe prezydentowi Łukaszence, ale ewidentnie był to atak, który był przygotowany czy współprzygotowany ze służbami Władimira Putina. Nie mamy co do tego wątpliwości, że były to działania w pewien sposób osłonowe, wyprzedzające, destabilizujące Europę przed atakiem Rosji na Ukrainę. Nie sposób nie znaleźć tego powiązania pomiędzy sytuacją na granicy polsko-białoruskiej, a wojną na Ukrainie. I rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy, jesienią, dokładnie rok temu, mieliśmy kumulację tego ataku. Ja przypomnę, że w zeszłym roku granicę białorusko-polską próbowało przejść 40 tysięcy osób w sposób nielegalny. Prawie 40 tysięcy obywateli państw trzecich, czyli nie Białorusinów, nie Polaków. Państwo polskie podjęło zdecydowane działanie, przesyłając duże siły Straży Granicznej, Policji oraz wojska na granicy. W kumulacyjnym momencie, rok temu, polskiej granicy białoruskiej strzegło 2000 strażników granicznych, kilka tysięcy policjantów i niemal 15 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Prawie 20 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy pilnowało granicy, strzegło jej przed nielegalną migracją. I Sejm Polski podjął decyzję w zeszłym roku ustawą o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Ta zapora, bariera fizyczna, została zbudowana na odcinku 186 km. Wykonana jest z ażurowych paneli stalowych o wysokości 4,5 metra. Panele osadzone są pomiędzy dwutorownikami. Podwalina betonowa zagłębiona jest na 1 metr w grunt i wystaje pół metra ponad grunt. Bariera zwieńczona jest dwoma zwojami koncertiny. Średnica drutu to jest 73 cm. Ponad 5,5 metra wysokości tej bariery na 186 km. W tej chwili kończymy budowę zapory perymetrycznej, elektronicznej. Ona będzie dłuższa, bo będzie także w tych miejscach, gdzie nie można było postawić zapory fizycznej z przyczyn technicznych. Także na wzdłuż rzek będzie funkcjonowała. Pierwszy 35-kilometrowy odcinek oddamy tuż po 11 listopada. Do końca listopada powinniśmy uruchomić resztę. Jak działa bariera? Bo to chyba jest najważniejsza część tego
pytania. Ja podam kilka cyfr. Sierpień 2021. Granicę białorusko-polską próbuje przekroczyć 3,5 tysiąca osób. Sierpień 2022 nawet nie ma tysiąca. Wrzesień 21. 7600 osób próbuje przejść granicę białorusko-polską. W tym roku już tylko 1350. W październiku, takim miesiącu piku, było to 17,5 tysiąca osób w zeszłym roku. W tym roku mamy 1820 osób do 24 października. Pewno to dociągnie ta liczba do 2000. Możemy powiedzieć jedną rzecz. Mamy ogromny spadek nielegalnej migracji. Tak, ona jest. Nadal jest inspirowana przez służby białoruskie, wręcz jest kierowana, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to część ogromnego ruchu migracyjnego, który naciera na Europę i dzisiaj już widzimy, że kierunek północny, ten szlak północny, który chciał wypracować Łukaszenko z Putinem przez Litwę, Łotwę, Polskę, napotkał tu na opór. I w tej chwili główny nurt migracji to Bałkany, granica serbsko-węgierska, gdzie mamy dziennie nawet do 1000 prób przejścia. Muszę Państwu powiedzieć, że w związku z tym ruchem przez Węgry nawet Czesi na granicy ze Słowacją przywrócili kontrolę graniczną, tak? Po to, żeby wyłapywać nielegalnych migrantów, którzy przez Węgry, Słowację i próbują dotrzeć do Niemiec przez Czechy. To są naprawdę duże działania. I mamy taki ogromny spadek w niektórych miesiącach, nawet dziesięciokrotny tej migracji na granicy polsko-białoruskiej, ale chciałem podkreślić, że uzyskujemy ten wynik dużo mniejszymi siłami. W tej chwili na granicy polsko-białoruskiej służy nadal 2000 funkcjonariuszy Straży Granicznej, około 200 policjantów tylko i ledwie 1350 żołnierzy Wojska Polskiego, czyli ponad dziesięciokrotnie mniej. Pozostali żołnierze mogą wykonywać inne zadania dla obronności Polski. Zapora działa, zapora funkcjonuje. Po włączeniu w pełni tej zapory perymetrycznej, ona osiągnie pełną sprawność. Wydaje się, że polsko-białoruska granica będzie najszczelniejszą granicą zewnętrzną strefy Schengen. Co do tego nie mamy wątpliwości. Także jest ona wizytowana przez zagranicznych obserwatorów, którzy twierdzą, że jest to najskuteczniejsza tego typu zapora w Europie. Dziękuję bardzo. Uprzejmie dziękuję panie ministrze i za udzieloną odpowiedź, ale też i za te działania, o których pan mówił, które powodują, że możemy czuć się bezpiecznie. Pytanie dodatkowe zadaje pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, panie ministrze, oczywiście ja bardzo serdecznie chciałabym podziękować zarówno ministerstwu, panu ministrowi, jak również Straży Granicznej, również wojsku za to, że z taką determinacją chronili naszych granic. Po to i chronią, po to, żebyśmy Polacy czuli się bezpieczni. Wiemy, jak wyglądało to zagrożenie w ubiegłym roku, czym mogło się to skończyć. Te obrazki, które media pokazały, związane z naporem tych migrantów, przerażały często. Dlatego wykonanie tego zadania pod postacią właśnie tej zapory to jest gigantyczny wysiłek, który daje konkretne efekty. Pamiętamy tę dyskusję na tej sali, kiedy opozycja kwestionowała, zresztą nie popierała w ogóle, bo nie głosowała za tym projektem, co tylko w Polsce mogło się zdarzyć, bo wiemy, że ostatnio chyba na Łotwie, tak, to nawet cały parlament łącznie z opozycją, mądrą opozycją, poparł budowę muru. Natomiast niestety u nas mamy inną sytuację. Ale panie ministrze, bo powiedział pan o tej zaporze elektronicznej. Chciałabym doprecyzować, bo rozumiem, że ta zapora powstaje również w tych miejscach, gdzie nie ma tej fizycznej zapory i kiedy ostatecznie zostanie oddana całość tej osłony elektronicznej na zaporze między Polską a Białorusią. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani poseł. Panie ministrze, zapraszam do udzielenia odpowiedzi. Pani marszałek, Wysoka Izbo, my pierwsze odcinki oddamy zapory elektroniczne już tuż po święcie 11 listopada. To będzie 35 kilometrów. Do końca listopada
planujemy uruchomienie całości. Ta zapora oczywiście ma swoją taką własną, nazwijmy to, inteligencję, ona musi się skalibrować, więc wykonawca deklaruje, zresztą to było jak gdyby w pewnym w założeniach umowy, że pełną sprawność, czyli dostosowanie działań kamer, kątów, czytników nastąpi w styczniu przyszłego roku. Niemniej jednak tam już nie będą żadne prace budowlane prowadzone. Ta zapora zacznie funkcjonować. Uzupełniając moją pierwszą wypowiedź, chciałem podkreślić, że także patrzymy na naszą granicę północną, na granicę z obwodem kaliningradzkim. Bardzo mocno monitorujemy ruch lotniczy, który się tam odbywa. Staramy się to bardzo dokładnie czytać, kierunki, pasażerowie i tak dalej. Widzimy materiały medialne, które prognozują zagrożenie z tamtej strony. Natomiast chciałem Państwa posłów uspokoić, że w tej chwili nie ma tam żadnego zagrożenia migracyjnego. Na dzisiaj Straż Graniczna bardzo dokładnie monitoruje tę sytuację. Niemniej jednak dmuchamy na zimne i podejmujemy następne kroki w celu rozszerzenia zabezpieczenia granicy państwowej. Myślę, że w najbliższych dniach pan minister Mariusz Kamiński będzie miał okazję przedstawić założenia tej zwiększonej ochrony. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję również całej Straży Granicznej, korzystając z okazji, że na sali jest komendant główny Straży Granicznej. Panie generale, na pana ręce podziękowania za to wszystko, co pana funkcjonariusze przez ten okres robili dla naszego bezpieczeństwa, wbrew głosom opozycji.